Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj literka H jak? Jak HSPA, bo wiesz, było G jak GPRS, E jak Edge, no to idziemy w górę, nie? Akurat się tak fajnie zbiły te literki prawie po kolei, tak? Prawie po kolei. Co to tak naprawdę było? Jest, bo działa, powoli będzie wygaszone, ale jest. Dobra, może zacznijmy od WCDMA, może wcześniej, i w ogóle od 3G. Więc prace nad 3G się zaczęły tak pod koniec lat 90., kiedy ktoś sobie wymyślił, że telefonem to można nie tylko rozmawiać, ale można też przesyłać różne rzeczy. No i wtedy sobie wymyślili, że 3G to będzie takie fajne w ogóle. No wtedy gdzieś się rodziła koncepcja smartfona. Co prawda w tych wizjach artystycznych, które wtedy chodziły, to się miało dosyć odległe, ale generalnie koncepcja taka, że to ma być urządzenie wpięte w internet i że ma się komunikować i że to ma być właśnie bardziej terminal komputerowy niż urządzenie do rozmawiania, to wtedy się właśnie rodziła. Jeszcze nie do końca wiedzieli, jak to sfinalizować, tam jeszcze ekrany dotykowe były w powijakach w ogóle. No generalnie pionierskie czasy. No i wtedy sobie wymyślili, że sieci 3G będą miały szybką transmisję danych, przy czym wtedy szybka to było niecałe 400 kilobitów. W czasie, kiedy zwykły GSM oferował 9600, nie kilobitów, tylko bitów na sekundę, to naprawdę było dużo. Natomiast no, w momencie, kiedy przyszło już do faktycznego wdrażania 3G, to już był GPRS, już był Edge i się okazało, że te tam 380 kilobitów to w zasadzie... Niewielki uzysk jest, nie? Nawet, no to bardzo mocno w okolicach Edge'a było. Okej, te WCDMA tam miały swoje tam kolejne iteracje, tam nawet do 2 megabitów to dociągnęli, no ale to nadal. Są te 2 megabity, to chyba nigdzie nie zostało zrealizowane. No bo właśnie w międzyczasie się pojawiło HSPA. HSPA to jest, tutaj trochę jest nieporozumień, bo niektórzy to mylą z HSDPA. Znaczy mylą, nie mylą. No nie mylą, bo to jest jakby składowa. Tak? Tak. Ktoś wreszcie zauważył genialną rzecz, że taki zwykły ludzik to więcej ściąga niż wysyła. To samo zresztą zauważyli w telefonii stacjonarnej i te ADSL-e się pojawiły, czyli asymetryczne łącza. No i tutaj też zrobili nam asymetryczne łącze. HSPA to podstawowe ma 22 megabity w dół. Czyli download, i to jest właśnie HSDPA. Pobieranie. I 5,5, o ile dobrze pamiętam, w górę, czyli upload, czyli HSUPA. I HSDPA i HSUPA razem tworzą HSPA. Czyli High Speed Packet Access. I tu dwa słowa tylko wyjaśnienia, bo nie każdy może kojarzyć, o co chodzi z tą asymetrią. Chodzi o to, że łącze przy wysyłaniu danych jest wolniejsze niż przy pobieraniu danych z internetu. Stąd asymetria, bo te prędkości nie są równe. Tak, no dokładnie o to chodzi, że no, nawet sobie popatrzcie, jak korzystacie z internetu. No ile danych ściągacie, a ile wysyłacie. No dokładnie, no. A ci, którzy wysyłają, jeżeli mówimy o internecie takim domowym, stacjonarnym, no to zazwyczaj biorą wtedy już łącze symetryczne, które właśnie oferuje równą prędkość przy wysyłaniu, jak i tak, no, jak ktoś potrzebuje, pobieraniu. No bo ale to ci, co potrzebują, a przeciętny użytkownik, no serio, no nie potrzebuję sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej pobieracie informacje z internetu, czy je tam wysyłać. Zresztą zauważ, że ten podstawowy HSPA ma wysyłanie na poziomie 5 megabitów, czyli tak wystarczy. Ponad dwa razy szybciej niż te najwyższe Dokładnie. Iteracje WCDMA, więc także to i tak był ogromny postęp. Potem się pojawiło dwa razy szybsze, tam jakiś dual coś tam, aż w końcu ostatnia iteracja HSPA to jest HSPA Plus, które jest czterokrotnie szybsze i ma tam 84, jak dobrze pamiętam, w dół, no i 20 w górę megabitów. To są prędkości już no, bliskie LTE, tak? I szczerze mówiąc, gdyby gdzieś chodziło to na tyle, na ile może chodzić, no to LTE by było mało potrzebne. Natomiast, no tak jak w każdej radiowej technologii, no musimy się tą prędkością podzielić z innymi użytkownikami. I stąd jest jak jest, tutaj LTE wygrywa, bo po prostu jest tego tortu więcej do dzielenia, więc... Jak się podzieli, no to akurat każdy ma więcej, większą prędkość. I dlatego no, 3G jest pierwsze tak naprawdę do ubicia, bo zostaje nam LTE, które w zasadzie w tej chwili, no powiedzmy optymistycznie, większą część kraju już pokryło. No i zostaje nam 2G, czyli ta podstawowa łączność, o której już też mówiliśmy,
która zapewnia nie tylko połączenia głosowe i tekstowe, ale też obsługę tych wszystkich takich mało pakietowych danych, czyli tamtych wszystkich terminali płatniczych i tym podobnych spraw. Tak, no i oczywiście jak to marketingowcy lubią różne fajne cyferki, no to HSPA Plus został nazwany siecią 3,5G, że taki niby, wiesz, pomiędzy prawie trzecią 4G, a czwartą. No, tak. No tak. Tak jak Edge to było 2,5, no to tutaj nie, na Edge to nawet 2,75 było. Tak, 2,75. No, to GPRS to było 2,5. GPRS było 2,5, Edge, tak. Ale to sobie zerknijcie do naszych poprzednich filmików. Oczywiście jak nie widzieliście, to koniecznie je obejrzyjcie. A my, cóż, spotykamy się przy kolejnej literce. Jasne. To do zobaczenia. Cześć.